No tak, jak przeciera się trasę, to jest specyficznie. Pierwszy raz tak w sumie od dawna jadę bez kolejny i faktycznie w ogóle nie widać śladu zawodnika przede mną, więc jedzie się tak naprawdę jak na testach na pierwszym przejeździe. No, nie ma kolejny, nie ma się czym zaprzeć, nie jest łatwo, bardzo ślisko, piekielnie ślisko, mnóstwo błędów na pierwszym odcinku, drugi już lepiej, trzeci też lepiej, no teraz pętla na pewno kolejna. Będzie dla nas szybsza, dużo łatwiejsza, taka bardziej zrozumiała, bo przede wszystkim będziemy widzieli tor jazdy i kolejny.